drugą część konferencji prasowej rozpoczniemy tradycyjnie od podziękowań naszym kibicom. Frekwencja podczas spotkania z Koroną wyniosła 19850 fanów. Serdecznie dziękujemy za doping, za śpiew, za wsparcie przez cały ten mecz. Naszym gościem tradycyjnie trener Adrian Siemieniec. Trenerze, dzień dobry, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Zacznę od podziękowań i gratulacji dla drużyny za to bardzo ważne zwycięstwo, nie ma co ukrywać. Cieszę się, bo widziałem na boisku dużo poświęcenia, determinacji. Wyszarpaliśmy dzisiaj to zwycięstwo. Uważam, że pierwsza połowa była taka, do której przyzwyczailiśmy, szczególnie początek i strzeliliśmy te bramki. Druga połowa bardziej taka, bym powiedział, związana z zarządzaniem wynikiem i zabezpieczeniem własnej bramki, ale dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że tak czasami trzeba zagrać bardziej pragmatycznie, bardziej dojrzale. Cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu i za to też gratulacje dla drużyny. Co, trochę odpoczniemy i będziemy się szykować do meczu wyjazdowego w Gliwicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. A, przepraszam bardzo, jeszcze bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałem, oczywiście w kierunku naszych kibiców dzisiaj frekwencja, ale też atmosfera na stadionie kapitalnym. Bardzo dziękuję dzisiaj za to, że byli z nami i ponieśli nas do tego zwycięstwa. Dziękuję. Grzegorz. Dobry wieczór, panie trenerze. Tak sprawa z pół godziny. Dobry wieczór. Panie trenerze, chciałbym zapytać, bo pan powiedział, że bardziej pragmatycznie podeszliście do meczu w drugiej połowie. A ja miałem z kolei wrażenie, że mieliśmy jakiś drobny kryzys związany z kondycją w drugiej połowie. Tak mniej więcej od połowy drugiej połowy. Korona ruszała się szybciej, żwawiej, a myśmy troszkę, mam wrażenie, że człapali. I w związku z tym takie pytanie do pana trenera, czy pan też ma takie odczucia podobne jak ja? Czy właśnie to ten pragmatyzm, o którym pan mówi, raczej wychodził w praniu? Znaczy, ja powiem, nie odebrałem tak tego na pewno z boku. Oczywiście się przyjrzymy temu i przeanalizujemy, ale no nie jest to też dzisiaj ani miejsce, ani moment, żeby szukać negatywów, uważam, bo dzisiaj chodzi przede wszystkim o to, żeby wygrywać spotkanie. Nie zawsze ważne jest w jaki sposób i oczywiście przeciwnik ma swoje momenty w meczu, oczywiście mieliśmy te momenty słabsze, ale finalnie wygraliśmy i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze i za to dla drużyny brawo. No i właśnie chciałem powiedzieć, trochę pocieszając i podnosząc atmosferę, to było trochę radości. Chciałem powiedzieć, że dawno nie widziałem pana tak naładowanego pozytywnymi emocjami. Naprawdę. Mam dzisiaj wrażenie, że pan dzisiaj wyszedł z szatni dużo taki bardziej pogodny i dużo bardziej radosny, aniżeli po każdej innej wygranej, o której rozmawialiśmy tutaj na stadionie w Białymstoku. Już kiedyś to powiedziałem i powtórzę jeszcze raz. Staram się być trenerem takim, jakiego drużyna w danym momencie potrzebuje. A dzisiaj? Skoro byłem taki, to uznałem, że takiego trenera się potrzebuje. Okej, w porządku, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jakieś pytania? Piotr Owsiejko, pytanie. W związku z meczem, który nadchodzi, bo przed meczem z Koroną, wiadomo, było skupienie na Koronie, ale teraz już przechodzimy do Gliwic, do których pojedzie, no powiedziałbym spokojnie, 2000 ludzi z Białegostoku i czy piłkarze są świadomi tego, jaka, że tak powiem, chmara pszczół za nimi pojedzie, żeby Gliwice stały się takim drugim Białymstokiem i czy to jakoś wpływa na drużynę, bo takiego wyjazdu w lidze w Białymstoku nie było chyba nigdy w historii. Czy ja odpowiem może tak, że za siebie, bo nie rozmawiałem jeszcze z drużyną na ten temat z racji tego, że tak jak pan wspomniał, no ten mecz z Koroną był dla nas teraz najważniejszy. No ale jestem przekonany, że w tygodniu taka informacja do piłkarzy trafi, no i jak to działa? No, działa to no, niesamowicie wspierająco i też buduje taką świadomość, że dzieje się coś dużego i mecz jest bardzo istotny, dlatego no to wsparcie dla nas jest nieocenione i bardzo za nie dziękujemy. Wiemy, że kibice są z nami, jeżdżą za nami i będziemy starać się dać im w Gliwicach powody do radości. Oczywiście wiem, że łatwo nie będzie, bo czeka nas trudny mecz z przeciwnikiem, który jest w dobrej dyspozycji i wygrywa ostatnio sporo spotkań. Piotr Ziakowski, TVP Białystok. Trenerze,
Czy miało jakiekolwiek znaczenie, bo ja z piłkarzami udało mi się porozmawiać po meczu, trochę może miało to, że graliście po Śląsku i że Śląsk wygrał. Czy był to dodatkowy element motywujący? Ciężko powiedzieć. No, na pewno ten wynik spowodował bardziej sposób myślenia, w którym no po prostu wiedzieliśmy, że już tylko dzisiaj od nas zależy, musimy wyjść i zrobić robotę, więc... Ale nie sprowadzałbym takiego myślenia do tego wyniku. Po prostu cały tydzień staraliśmy się tak nastawiać głowy, żeby myśleć tylko o tym, na co mamy wpływ i tylko o naszym spotkaniu, bo no mówię, powiedziałem też w wywiadzie przedmeczowym, tego liczenia, tej matematyki, tej kalkulacji jest za dużo. My musimy wychodzić i wszystko dzisiaj mamy w swoich rękach i wygrywać spotkania. Dzisiaj taki mecz wyszedł, doskonały mecz, 3 punkty. Czy ma to też znaczenie, może to banalne pytanie, ale czy ma znaczenie też mentalne przed tym wyjazdem do Gliwic? Oczywiście, że ma, bo każde zwycięstwo buduje pewność siebie i, no i zupełnie inaczej drużyna funkcjonuje po meczu wygranym. Także szczególnie na tym finiszu, kiedy to, co już wspomniałem przed meczem, że ta mentalność jest kluczowa, ta głowa też często decyduje, to każdy czynnik, który powoduje, że drużyna jest bardziej pewna siebie i dobrze nastawiona do kolejnego spotkania, tylko nam pomaga. Dziękuję. Jacek? Ja rzadko zadaję pytania, ale teraz zadam. Ja może wrócę do tego pragmatyzmu. Do momentu strzelenia bramki, czyli do 7 minuty, Orelion popełnił 2 czy 3 takie głupie straty. Po prostu przeciwnicy go wyprzedzili i zabrali piłkę. Ale po strzeleniu bramki ten pragmatyzm się u nas włączył. Jak dużą rolę w tym pragmatyzmie miał Orelion? Czy jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania, no... Strata też piłki jest elementem meczu i szczególnie w przypadku zawodnika, który w tak ważnym meczu po dłuższym czasie niegrania wchodzi i ma udźwignąć ciężar tego spotkania, więc no, też potrzebuje czasu, żeby nabrać pewności siebie, poczuć boisko. No i wiadomo, że łatwiej mu było im dalej w mecz. Jeżeli chodzi o te kwestie pragmatyzmu, no ciężko mi ocenić tutaj rolę Oriego. Bardziej mówiłem tutaj w kontekście całej drużyny, czyli sposobu patrzenia na to zarządzanie wynikiem, bo to, co powiedziałem, dzisiaj jesteśmy na takim etapie, w którym zwycięstwo się liczy. Tomasz Sałuć, spytam bardziej o tą sferę mentalną. Mówił pan przed meczem o niej, że trzeba nią dobrze pozarządzać, że to jest ważne. Nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, ale nawet chyba obecne wyniki wskazują na to, że już dzisiaj możecie być wicemistrzem Polski. I czy to wpływa na tą drużynę, czy to spęta drużynie nogi, czy to będzie taki właśnie kolejny motywujący czynnik, że będziemy no, iść po marzenia. Ja powiem panu tak, no, biorąc pod uwagę dzisiaj to miejsce, w którym jesteśmy i drogę, którą przeszliśmy i ten moment, no to... To jest fantastyczne, co pan teraz powiedział. No, ja nie wiem jak za drużynę, ale mogę odpowiedzieć za siebie, że mi to nie spęta nóg, wręcz przeciwnie, rozpląta mi. Dziękuję.